Dzień dobry kochani, witajcie w nowym haulu na moim kanale. Zapraszam Was na przegląd październikowych nabytków w mojej szafie. Będą swetry, będą jakieś bluzki, pojawi się też torebka, ale nic Wam teraz już nie zdradzam, oglądajcie dalej. Zacznę od H&M-u. Muszę tutaj wspomnieć o tym, że H&M nie jest marką, po którą często sięgam. Zresztą jeśli śledzicie moje haule, to o tym doskonale wiecie. Ale ostatnio zauważyłam, że pojawiły się bardzo ciekawe kolekcje. I wśród wszystkich rzeczy, które oglądałam i przymierzałam, a było ich naprawdę bardzo dużo, tak naprawdę zdecydowałam się na dwie. I będą to dwa swetry. Pierwszy z nich to jest kolor taki piękny, zielony, to jest taka zieleń jesienna, bym powiedziała, nie żadna butelkowa zieleń, tylko właśnie taka zielony kolor z domieszką odrobiny brązu, rudego, coś przepięknego. On na stronie w sklepie internetowym H&M-u wygląda nieco inaczej kolorystycznie, natomiast na żywo jest naprawdę przepiękny. Fajny, ciepły sweter, golf. Dosyć szeroki, nie opina nam tutaj jakoś bardzo mocno szyi, ale też nie jest to taki golf, wiecie, luźny. Natomiast bardzo fajnie można go sobie tutaj wywinąć na różne sposoby i wykończenie tutaj tej góry jest identyczne jak ściągacze przy rękawach. To jest też taki model, ja bym powiedziała, nietoperza. Mam nadzieję, że wiecie, o co mi chodzi. On będzie krótki, ale szeroki. W ogóle przepraszam Was za zmieniające się światło, ale dzisiaj mamy pogodę typowo jesienną, deszcz, wiatr, słońce, chmury, wszystko co jest możliwe. Dlatego chciałabym, żebyście jak najlepiej przyjrzeli się, o, teraz dobrze widać kolor tego swetra. Jest naprawdę przepiękny, ciepły, gruby, nie kosztował nie wiadomo ile, a fajnie się sprawdza. Nie ma też żadnych udziwnień, nie ma żadnych dodatków. To nie jest, tak jak widzicie, on jest gładki, nie ma tutaj żadnego warkocza, ale bardzo fajnie się go nosi. Ja już go prałam, prałam go ręcznie. Też nic się absolutnie z nim nie dzieje, nie schodzi kolor. Także powiem Wam, że jeśli chodzi o ten sweter, to jestem bardzo zadowolona. I mój rozmiar, już Wam mówię, to jest S-ka. S-ka i on jest dosyć szeroki. Sami zobaczcie teraz, jak on się prezentuje i też jak można go fajnie wystylizować w jakichś dodatkowych kolorach. Druga rzecz z H&M-u, czyli drugi sweter, uwiódł mnie totalnie. Zakochałam się z nim ze względu na to, jaki kolor ma ten sweter, jak fajnie jest połączony, jak połączone są ze sobą różnego rodzaju elementy, a mam na myśli oczywiście ten szary, piękny sweterek. No właśnie, mamy tutaj szarość w różnych odcieniach. Jest taki kolor beżowy. Do tego mamy taką fajną limonkową nitkę, zobaczcie. Wygląda to przepięknie, no i oczywiście co? Różne elementy, faktury połączone ze sobą. Tutaj mamy taki typowy wzór dla swetrów zimowych. Tutaj znowu zobaczcie połączenie takich prążków, bardzo fajna stójka, rękawy dosyć szerokie, też zakończone są ściągaczem i tą właśnie taką limonkową nitką, takim elementem. Przód wygląda w ten sposób, tył prezentuje się tak i to jest znowu model swetra podobnego do tego, który pokazywałam Wam wcześniej, czyli tak zwany nietoperz, ale ten jest zdecydowanie krótszy i powiedziałabym szerszy. Zobaczcie. Dół i długie rękawy, bardzo długie rękawy. I teraz uwaga, ja mam go w rozmiarze XS.
i on wygląda na mnie, no powiedziałabym, dobrze, nawet bardzo dobrze. Natomiast te swetry są w dosyć dziwnej rozmiarówce. I też, kiedy pokazałam wam pierwszy raz na moim Instagramie na zdjęciu ten sweter, pisałyście do mnie, że zastanawiacie się, żeby go sobie kupić, zamówić ze strony internetowej H&M-u, natomiast macie problem z rozmiarówką, bo ta rozmiarówka jest rzeczywiście bardzo dziwna. I przyznaję się, ja sama za pierwszym razem, kiedy chwyciłam po ten sweter, wzięłam S-kę. Ale w przymierzalni okazało się, że wyglądałam w S-ce fatalnie. Dlatego też zdecydowałam się na XS-kę i ta leży na mnie świetnie. Bardzo fajny, przyjemny w dotyku. Absolutnie nie gryzie. Też już go prałam. Nic się z nim nie dzieje. To jest w ogóle ta linia Pringle of Scotland. Bardzo fajna kolekcja. Jeśli macie okazję sprawdzić sobie w H&M-ie, to zobaczcie, bo podobał mi się również sweter, który był z całej takiej, o, wyglądał mniej więcej w całości tak, taki wzór, i on był dosyć długi. Ale kiedy go już przymierzyłam, to się okazało, że no niestety wychodzą mi pośladki. Myślałam, żeby sobie kupić ten sweter w takiej stylizacji, powiedziałabym, sukienki, że można by było go spiąć w pasie jakimś fajnym, dużym paskiem, albo też nawet jakimś cienkim paskiem do kozaków, do grubych rajstop, wyglądałby bardzo fajnie. Ale niestety przy moim wzroście okazało się, że ten sweter jest za krótki i wtedy ewentualnie można by było go nosić do jeansów. Więc ostatecznie nie zdecydowałam się na tamten sweter, wzięłam sobie tylko ten i jestem z niego bardzo, ale to bardzo zadowolona. Także jeśli chciałbyście sobie kupić coś takiego oryginalnego, właśnie nietypowego, taki zupełnie inny sweter, to polecam wam ten i zwracajcie uwagę na rozmiarówkę. Ja zazwyczaj noszę S-kę, w tym przypadku musiałam wziąć XS. No i teraz przejdziemy do Zary. Mam tutaj zdecydowanie najwięcej rzeczy, jeśli chodzi o ten sklep, a wy wiecie, że ja Zary bardzo, bardzo lubię. Chociaż ostatnio wspominałam wam o tym, chyba to było we wrześniu, że jak wybrałam się do Zary, żeby zobaczyć nowe jesienne kolekcje, to nic nie byłam w stanie dla siebie znaleźć. W październiku totalnie mi się odmieniło i za każdym razem, kiedy wchodzę do Zary, coś ciekawego dla siebie widzę. Ale już powiedziałam, koniec. Na razie muszę sobie Zarę odpuścić, bo po prostu zostawię tam nie wiem ile gotówki. Dobra, kolejna rzecz, którą wam teraz pokażę, to są spodnie, a nawet bym powiedziała leginsy. W taką oto krateczkę, czarno-biało-czerwone. Tutaj nie ma żadnego elementu takiego zielonego, żółtego, która zazwyczaj pojawia się przy takiej szkockiej kracie. One są typowo czerwone z dodatkiem czarnego i białego. Jest też druga wersja tych spodni, które wyglądają, które są czarne z dodatkiem czerwieni i chyba, o ile się nie mylę, albo zielonej, albo fioletowej takiej właśnie nitki. Natomiast te czarne są już troszeczkę inaczej, powiedziałabym, zapinane. No może nie zapinane, bo tak jak mówię, to są leginsy i one mają tutaj suwaczki. Po jednej stronie mają dwa, po drugiej stronie mają jeden, a w tej wersji czarnych mają tutaj na środku. I teraz tak, tu jest guma, jak widzicie. Ta guma jest bardzo, bardzo mocna i też bardzo mocno opina talię. Jeśli będziecie zamawiać sobie przez internet, to musicie wziąć to pod uwagę, że mamy właśnie taką gumę. Całość, no tak jak mówię, to z jednej strony są spodnie, a z drugiej strony można by powiedzieć leginsy, bo bardzo fajnie opinają nam pośladki, bardzo mocno opinają nogi i są takie dosyć, bym powiedziała, też, zobaczcie, rozciągliwe. Ja sobie wzięłam rozmiar XS, dlatego że jak przymierzyłam S-kę, to nogawki były bardzo fajnie opięte, bardzo fajnie leżały, natomiast góra była dla mnie za szeroka, a znowu guma ściskała mnie zbyt mocno. Więc jak przymierzyłam sobie XS-kę, to efekt gumy był ten sam. Zdecydowanie lepiej tutaj spodnie mnie opinały w pośladkach, a na nogawkach było identycznie jak w przypadku S-ki. Także widzicie, znowu trzeba przymierzyć, bo gdyby to były normalne, takie luźne spodnie, to zdecydowałabym się na S-kę. W tym przypadku no jednak wzięłam XS-kę, żeby one bardzo fajnie nam to ciałko opinały.
finały. Poza tym też niska cena, około 90 zł, skusiłam się na takie oto spodnie, leginsy z myślą o przeróżnych stylizacjach jesienno-zimowych. Krata podobno znowu jest modna, tak jak pepitka w tym sezonie, więc warto mieć w swojej szafie coś takiego, a spodnie to jest bardzo fajne rozwiązanie. No i teraz lecimy po kolei. Pierwsza rzecz to jest taka bluzka, którą też już mogliście widzieć na moim Instagramie. Przypominam Wam, że najszybciej nowe rzeczy, które kupuję i stylizacje z tymi rzeczami znajdziecie na moim Instagramie, więc jeśli chcecie być na bieżąco, to polecam Wam bardzo serdecznie śledzić mój profil. Tam najszybciej otrzymacie ode mnie informacje na temat rozmiarów, na temat linków i całej reszty, także zapraszam Was bardzo serdecznie, a jeśli nie, no to oczywiście pod koniec każdego miesiąca będzie haul. No właśnie, bluzka. Zobaczcie, jaka ona jest piękna i oryginalna. To jest z jednej strony golf, z drugiej strony bluzka, która jest taka bardzo, bardzo prześwitująca. I kiedy ją pokazałam na moim Instagramie, dostałam od Was ogromną ilość wiadomości do skrzyneczki, że nie możecie jej znaleźć. I ja się Wam wcale nie dziwię, bo nie wiem dlaczego, ale Zara wrzuciła tę oto bluzkę golf w sekcję topy. Nie mam pojęcia dlaczego. W każdym razie dzisiaj w opisie do tego filmu znajdziecie link do tej bluzki, jeśli ona Was interesuje. Ale ja ją znalazłam w ogóle totalnie przez przypadek, bo kiedy weszłam sobie do Zary i tak sobie przeglądałam całą ofertę na tym dziale kobiecym, bardziej klasycznym, coś mnie tak podkusiło, żeby wejść jednak na dział młodzieżowy i z daleka zobaczyłam tę oto bluzkę i mówię, o nie, muszę ją po prostu mieć, bo to jest świetne rozwiązanie do wielu, wielu stylizacji, bo możecie ją zakładać do spodni, do jeansów, do spódnicy, do na przykład tych spodni w kratę, które Wam wcześniej pokazałam, do jakichś obcisłych, skórzanych rurek. No można kombinować ile się da, poza tym to jest tak fajna bluzka, że ona też sprawdzi się nie tylko w takim codziennym dniu, kiedy zarzucicie sobie na nią ramoneskę, ale też sprawdzi się na jakieś okazje. No dobra, przechodzimy do omawiania samej bluzki. Jak widzicie, mamy tutaj taki sweterkowy, cienki golfik, albo można by było powiedzieć też taką wysoką stójkę. Na zakończeniu rękawów też mamy ściągacze z identycznego materiału jak tutaj właśnie ten golfik, stójkę. Całość jest na takiej, powiedziałabym, siateczce. To jest bardzo no, taki nietypowy materiał, troszeczkę kojarzy się z tiulem, więc trzeba uważać, jak będziecie zakładać tę bluzkę, czy też ją ściągać, żeby jej sobie po prostu nie rozerwać i nie zaciągnąć. To jest bardzo, bardzo delikatny element naszej garderoby. I też, co jest ważne, ona jest krótka. Zobaczcie. Ona naprawdę jest krótka, więc fajnie będzie wyglądała do spodni z wysokim stanem. U mnie sprawdza się w tej kwestii najlepiej. Trzeba oczywiście coś pod nią założyć. No, jeśli jesteście na tyle odważne, żeby pokazać swoją bieliznę, albo też jakiś fajny gorset, czy sam biustonosz, no to jak najbardziej. Ja już niestety nie należę do tego grona osób, które chwalą się tutaj całością, zresztą nie mam się czym chwalić, natomiast zakładam pod nią czarną, zwykłą podkoszulkę na ramionczkach i wygląda to po prostu świetnie. Zobaczcie, przepiękna, jest po prostu przepiękna ta bluzka, nie kosztowała nie wiadomo ile i ja ją mam w rozmiarze S. Dla mnie jesień i zima to też jest taki okres, w którym kocham, po prostu kocham chodzić w golfach. No i w tym sezonie też musiałam postawić na golfy. A skąd? No z Zary, bo Wy już doskonale wiecie o tym, że ja chyba w swojej kolekcji golfów mam wszystkie możliwe kolory. Brakowało mi teraz jakichś poszczególnych kolorów, pojawiły się w sprzedaży, więc sobie kupiłam. A mam na myśli oczywiście te klasyczne, basicowe golfy, które mają tutaj wykończenie na ściągaczach, takiego, takie złote guziczki. Tutaj tak naprawdę nie mamy nic do omawiania, bo tak jak już wspomniałam wcześniej, to jest taki klasyk
basic, który zawsze w każdym sezonie znajdziecie, jeśli chodzi o Zarę. Tym razem zdecydowałam się na kolor bordo. Tego odcienia jeszcze nie miałam w swojej szafie, ale po prostu uwielbiam go. Bardzo dobrze czuję się w tym kolorze i jeszcze jak sobie pomaluję mocniej usta właśnie w takim odcieniu bordo, wygląda to przepięknie. Także zwykły jeden pierwszy golfik, a drugi wypatrzyłam go też w sumie całkiem przypadkiem, bo z daleka widziałam ten kolor. Mówię tak, takiego koloru też w sumie nie mam u siebie w szafie. Wiem, powiecie, że po prostu przeginam, przesadzam i nie jestem normalna, ale ten kolor, patrzcie, jest naprawdę bardzo, bardzo ciekawy i też można go skomponować z wieloma rzeczami. A wy wiecie, że ja mam całą szafę pełną szarych swetrów, szarych jeansów, mam szare torebki, można to bardzo fajnie komponować, beżowe, brązowe. I to, co mnie jeszcze przekonało do tego golfiku, to to, że jest on cienki. Ja już kilka lat temu kupiłam sobie identyczny golf, tylko szary, taki jasny szary. I bardzo często, kiedy się w nim pokazuje, to też pytacie mnie, gdzie kupiłam, za ile kupiłam, czy jest nadal dostępny. Tych szarych golfów w ofercie nie widziałam, natomiast spodobał mi się ten, właśnie taki piękny, jasny, zielony. Zobaczcie, on jest naprawdę cienki, bo prześwituje mi tutaj, o widzicie, dłoń w rozmiarze S, podobnie jak ten, klasyk. Bez żadnych jakichś dodatków, on na rękawach, tutaj na ściągaczach. Nie ma tych guziczków, kosztował niewiele, więc stwierdziłam, biorę, będzie też takim basiciem w mojej szafie. Ale czekajcie, czekajcie, to jeszcze nie koniec, jeśli chodzi o golfy. Bo następny, teraz przepiękny, o tak będzie najlepiej, przepiękny, kremowy, delikatny odcień. Ale co wyróżnia ten golf? Rękawy, no zobaczcie. Rękawy są po prostu bardzo, bardzo oryginalne, bo tak, mama zwykły golf, do tego właśnie tak fajnie zrobione, wykończone rękawy, zakończone ściągaczem identycznym jak golf. Bardzo fajnie się nosi ten sweterek, a on też tutaj fajnie tak się układa w takie, powiedziałabym, bufki delikatnie, ale uwaga, znowu pojawia się problem, jeśli chodzi o rozmiar. Dlatego, że ten golf jest krótki i gdybym wzięła sobie rozmiar S, to by mi sięgał chyba dotąd. Natomiast wybrałam M-kę właśnie z tego względu, że jest on krótki. Tutaj na ramionach wygląda ok, a przez to, że jest nieco szerszy, jest też nieco dłuższy i nie wychodzi mi tak zwyczajnie brzuch. Jest dostępna jeszcze wersja czarna. Zwracam uwagę, że to nie jest biały kolor. Nie wiem dokładnie, jak to widzicie w kamerze, ale to jest taki bardzo delikatny, kremowy, śmietankowy odcień. Też wygląda super. Fajnie będzie komponował się w stylizacji z wysokimi spodniami, jeansami, spódnicami. No też nie mogło go po prostu zabraknąć, jeśli chodzi o haul z tego miesiąca. Zakochałam się w nim. Podobnie jak w większości rzeczy, które dzisiaj widzieliście, ale ten stwierdziłam, biorę, nie w wersji czarnej, tylko właśnie w tej kremowej, będzie idealny na jesień i zimę. No i słuchajcie, ostatnia rzecz, jeśli chodzi o Zarę, ostatni sweter i ostatni golf. Tada! Z czym wam się kojarzy ten sweter? No mi już trochę z okresem przedświątecznym. No nie da się ukryć, że jednak ten wzór właśnie tych rombów, podobnie jak w przypadku swetra z H&M-u, to jest coś, co kojarzy mi się typowo z okresem właśnie takim już przedświątecznym. Dodatkowo jeszcze czerwień w połączeniu z szarością. Tutaj te falbanki. Wow, jak ja go zobaczyłam, to też stwierdziłam, że to jest sweter, który muszę mieć w swojej szafie. Ja w ogóle bardzo dobrze czuję się w odcieniach czerwieni, a powiem wam szczerze, że nie mam swetrów w takiej kolorystyce, nie mam też za dużo bluzek w takich odcieniach, więc mówię, to będzie fajne takie przełamanie tych wszystkich szarości, które mam u siebie w szafie. I też mamy wysoki golf. Mamy tutaj rękawy zakończone ściągaczem, jest nieco dłuższy niż te wszystkie golfy i swety, które wam teraz pokazałam. Wzięłam sobie w rozmiarze S, ale uwaga, jeśli chodzi o dzianinę,
to tutaj mamy mohair. Co prawda jest go niewiele, ale jest. I od razu da się to wyczuć. I też w przypadku tutaj stójki, czyli tego wykończenia golfu, odrobinę nas gryzie, odrobinę właśnie na skórze, na szyi. Więc jeśli należycie do osób, które nie znoszą moheru i mają ogromny problem z tym, że was gdzieś drapie, gryzie i tak dalej, to nie będzie sweter dla was. Od razu wam o tym mówię. Tutaj jest chyba tylko 6, coś około 10%, jeśli chodzi o moher, ale da się go wyczuć. Da się go wyczuć zwłaszcza tutaj, o, no i czujemy go tu. Jeśli chodzi o całość, czy ramiona, czy właśnie tutaj dekolt, no nie, ale szyja odczuwamy. Cena około 140 zł, więc w sumie jak na swetry z Zary, to jest taka, powiedziałabym, przeciętna cena. Nie jest najdroższy, nie jest też najtańszy, ale wygląda pięknie. No i ta czerwień w połączeniu z szarością. Już go nosiłam, też już go prałam, nic się z nim nie dzieje. Oczywiście trzeba go brać ręcznie, no bo tak jak mówię, tutaj mamy wełnę, mamy domieszkę wełny, jest mohair i trzeba zadbać o to, żeby jednak sweter dobrze nam się prał i nic z nim się nie działo. Ale co wy myślicie? Fajny? No fajny. No dobrze, kochani, czas kończyć ten dzisiejszy haul, ale na zakończenie zatrzymałam perełkę. I uwaga, to jest coś, co kupiłam wczoraj. Totalnie przypadkowy zakup, ale skoro mamy jeszcze październik i nagrywam w październiku, no to muszę wam go pokazać. Torebka, tak, kolejna torebka. No ja niestety uwielbiam i torebki, i buty. Lubię włoskie marki. Ale ta torebka przyciągnęła mnie wzrokiem, przyciągnęła mój wzrok już, słuchajcie, z daleka. Tak naprawdę wczoraj wybraliśmy się, ja i Max, do outletu w Piasecznie, Designer Outlet, ponieważ był to taki weekend, gdzie były dodatkowe przeceny od przecen, aż do 80% od cen outletowych. Już nie wspomnę o tym, że ludzi po prostu było tyle, że momentami nie dało się chodzić w tych alejkach. Ale ja mówię do Maxa, dawaj, idziemy do kilku sklepów, które chciałabym odwiedzić. No i jak doszliśmy do Ludzio i zobaczyłam witrynę i tę oto torebkę, mówię, tak, tak, to jest to. Chociaż weszłam do środka, poszłam od razu na dział torebek i zobaczyłam jeszcze jedną, ten sam model, ale w innym wykończeniu. W czerwono-czarną, czarno-białą kratkę, który dodatkowo miał też tutaj takie elementy z pereł i kwiaty zrobione z cyrkonii. Ale mówię do Maxa, wiesz co, no podoba mi się tamta torebka, bo jest bardzo oryginalna, jest bardzo nietypowa, a wy wiecie, że ja lubię inwestować w takie właśnie oryginalne torebki. Ale Max do mnie mówi, przecież myślałaś o tym, żeby kupić sobie czarną torebkę. I skoro chcesz taką bardziej klasyczną czarną torebkę, to weź ten model. No i w sumie miał rację, zdecydowałam się na ten model, który ma wykończenie srebrne, jak widzicie, a całość z zewnątrz jest zrobiona z takiego materiału, który przypomina bukle, bardzo fajnie wykończona. Tutaj też mamy elementy skóry, na górze elementy skóry. Otwiera się ją podobnie jak torebki Pinko, czyli trzeba pociągnąć, żeby otworzyć. W środku mamy trzy kieszenie, dwie takie większe kieszenie, jedną zasuwaną na suwaczek plus jedną mniejszą kieszonkę, gdzie możemy sobie włożyć na przykład telefon czy karty. Bardzo ładnie wykończone materiałem. Tak naprawdę do torebki jest jeszcze dołączony długi pasek, już wam pokazuję, który jest regulowany i to jest pasek zrobiony z materiału, który też ma wykończenie tutaj skórzane i karabinczyki w odcieniu srebrnym. Co prawda, nie ukrywam, że model tej torebki bardzo, ale to bardzo przypomina mi model torebki Pinko, tej takiej klasycznej, standardowej, prostokątnej torebki Pinko, też z tego względu, że zobaczcie, mamy tutaj taki element węża, a w przypadku Pinko mamy tutaj element jaskółek. No coś tutaj w tym jest,
Nie będę mówić, że marka Liu Jo inspirowała się torebkami Pinko, bo obydwie to są włoskie marki, ale mimo wszystko jednak jakaś inspiracja jest. Inny tutaj mamy element zwierzęcy, bardzo podobnie to wygląda, ale słuchajcie, cieszę się ogromnie, jeśli chodzi o tę torebkę, bo rzeczywiście mam teraz w swojej kolekcji taką większą czarną torebkę, której szukałam już od jakiegoś czasu. Mogłaby być co prawda w odcieniu tutaj złota, ale srebro też jest ok. Można ją nosić na do fajnych stylizacji na różne sposoby, właśnie jako taką torebkę w rękę, czy sobie tutaj o... na ramię, czy możemy założyć pasek i zrobić ją w opcji crossbody. Ale teraz uważajcie, bo najlepszy numer to jest oczywiście cena. Skoro był outlet i skoro były przeceny, to tak naprawdę ta torebka kosztowała w oryginalnej cenie około 800 zł. W outlecie była później jeszcze przeceniona około tam 500 zł, a ja ostatecznie kupiłam ją w tym dniu za 370 zł. Myślę, że się opłacało, no bo mamy tutaj firmową torebkę, bardzo ładną, taką w deseń kwiatów, w połączeniu z ćwiekami, a tutaj te elementy srebra. No jest to na pewno torebka oryginalna i jak szukałam, jak przygotowywałam się do tego dzisiejszego filmu, to tak stwierdziłam, że muszę poszukać gdzieś w internecie, czy ta torebka jest dostępna, bym mogła wam ją podlinkować, jeśli kogoś z was zainteresuje, bo zazwyczaj jest tak, że kiedy pokazuję wam w moich filmach rzeczy z outletu, z tego designer outlet w Piasecznie, to mam problem z tym, żeby znaleźć te rzeczy w internecie. Przejrzałam stronę Zalando, nie ma. Przejrzałam stronę e-obuwie, ponieważ tam też marka Liu Jo się pojawia. Nie ma. I wiecie, gdzie znalazłam ten model torebki? Na domodi.pl. Podlinkuję wam oczywiście w opisie do dzisiejszego filmu. Z tym, że tam ta torebka też jest przeceniona, ale jest, kosztuje nieco więcej. Około chyba 450 zł. Dokładnie teraz nie pamiętam, ale mniej więcej coś w tej cenie. Więc na pewno cena outletowa z designer outlet w Piasecznie jest dużo niższa od tego, co znajdziecie w internecie. Ale powiem wam, że i tak się cieszę, bo jak to my kobiety uwielbiamy torebki i buty, mam nową torebkę w swojej kolekcji. Idealną na jesień, zima. I już nie mogę się doczekać, kiedy będę mogła ją w końcu wyciągnąć z mojej szafy, zapchać totalnie i pójść z nią gdzieś na ulicę, na zakupy, na shopping, zrobić jakieś zdjęcia. Wiem, nie jestem normalna, wybaczcie mi to, ale zawsze się cieszę, kiedy mam nową torebkę w swojej kolekcji. Koniec, pewnie macie mnie totalnie dość. I już wam się znudził ten dzisiejszy haul. No ale tak wyglądają moje nabytki, jeśli chodzi o październik. I to są nowości, które pojawiły się w mojej szafie. Linki do tych rzeczy, przypominam, będziecie mieć w opisie. Zapraszam was również na mój Instagram, gdzie najszybciej zobaczycie nowości w mojej szafie, zdjęcia i stylizacje z tymi rzeczami. Co będzie w listopadzie? Nie wiem. Powiem wam szczerze, że chciałabym się trochę powstrzymać z tymi zakupami. Mam pewne plany, może nie kupowanie swetrów, torebek czy butów, ale coś mi tam w głowie świta, więc może będzie na koniec miesiąca haul nieco inny niż do tej pory. Ale to jest na razie taki pomysł, więcej wam nie powiem, zobaczymy jak to wyjdzie w praniu. Natomiast dziękuję wam bardzo serdecznie, że wytrwaliście do końca tego filmu i zapraszam oczywiście na kolejne publikacje. Trzymajcie się ciepło. Pa!